witam wszystkich. Dzisiaj taka akcja. Przygotowuję sobie cyklop tutaj. Będę zmieniał kopaki rozdzielaczy. Tutaj zobaczcie, co tu się dzieje. Jaki tutaj jest luz za nim. O, zobaczcie, normalnie taki jest luz. Ja już tutaj takie śrubki powkładałem. Słuchajcie, ostatnio jak robiłem, bo te sworznie, co się wkłada oryginalne, to w ogóle wypadają. O. Widzicie, jakie luzy? Ten jeszcze tak w miarę się trzyma, jest ok. Ten, co jest od środkowego, od tego górnego ramienia. O, tamten też. Patrzcie, jakie luzy. Od zamykania łyżki. Masakra. No. No tu wiadomo, od łap, no to tam. Tutaj ten to się praktycznie nie zużywa, bo to tam łapy to się rzadko używa. Także zmienię je, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, mamy już zdjęte kołpaki. O. I teraz tak, pamiętajcie o tym, żeby umyć zawsze wstępnie z zewnątrz, jak są jeszcze kołpaki tu przykręcone. Teraz jak już macie odkręcone, to już niczym absolutnie tutaj nie pryskamy, żadnej ropy nie pchamy, żadnych pędzli. Jedynie co to można na szmatkę delikatnie troszkę benzynki ekstrakcyjnej lub jakiegoś rozcieńczalnika odtłuścimy, odtłuścić to, wytrzeć ładnie do sucha, żeby tu w sekcję rozdzielaczy, żeby tu się nie dostało nic. Pamiętajcie, bo potem się zrobi kwas z tego względu, że się zanieczyszczenia dostają, tam są takie uszczelnienia i ślak to bierze. Dlatego pamiętajcie, umyć z zewnątrz, póki nie zdemontowaliście kołpaków, nie? No, kołpaki mamy tutaj stare, jak widzicie, o, o tak to wygląda. Stare kołpaki były na śrubokręt płaski, przykręcane, natomiast w tych nowych już, jak możecie zauważyć, są śruby imbusowe. No, imbusik się przykręca, te hermetowskie, nie? No i teraz będę tu wycierał ładnie do sucha. Mam też takie zmywacze do tego, do hamulców, nie? To można tym zmywaczem też sobie tu psiknąć, tego wyczyścić. No, wycieramy i będziemy montować te kołpaki. W przypadku tych helmetowskich kołpaków należy pamiętać, żeby pierwsze sobie tutaj tą śrubkę imbusową wsadzić. Tutaj co jest przy dźwigni. Bo później przy montażu już tam, jak będziecie mieli, no to tam przy samym rozdzielaczu będzie wam ciężko, nie, żeby nie utrafiać. Ją w ogóle trzeba pierwsze wsadzić ją trzeba tutaj w kołpak i dopiero przykładać ją tu na rozdzielacz i ją lekko przyłapywać. Dlaczego? Dlatego, że nie wkręcicie, bo wam to odsuwa, tu wam odsuwa, widzicie, i ona tak jakby tu skosuje, nie, dlatego trzeba ją przykręcać, że tak powiem, po troszku tą pierwszą sprawę. No i zaczynamy montaż, wiadomo, od strony ściany, od grodzi tam, nie? Żeby było później tu wiadomo, 1, 2, 3, nie? Żeby nie tutaj, żeby sobie nie zasłaniać. Tylko jedziemy w tą stronę, nie? No i wtedy mamy, teraz już mamy zamontowane zamykanie, otwieranie łyżki, nie? Teraz będzie prostownik, czyli ramię to górne, tutaj góra, dół, no a tutaj jest pierwsze główne ramię całe, nie? Góra, dół. No i zaraz będziemy montować resztę. Tu jeszcze ważne jest o tym, abyście pamiętali, że te o-ringi tutaj co są, to też tutaj, żeby one w miarę ładnie siadały. Oni tu w komplecie dają takie o-ringi. Powiem wam, że stosunkowo taki ciekawy ten o-ring jest. No ale powinien tyle docisnąć i uszczelnić w końcu, to jest tak przewidziane. W tych starych kołpakach te o-ringi są grubsze, nie? Widzicie, one są, o, ile grubszy jest, nie? No, jak tu widać, ten to w ogóle już splaszczony taki, no bo wiadomo, nie? On też po to jest, żeby on się splaszczyć, no ale te są takie grubsze. No. Ten sam patent, pierwsze wkładamy tą śrubkę, tu lekko pod skosem ją wkręcamy, oprawiamy sobie ją najpierw, nie? No i tutaj trzeba, należy pamiętać, żeby sobie odgiąć tą dźwignię. O, tą dźwignię tutaj, żeby, o, te widełki, żeby nam wystawały, czyli maksymalnie na dół tą dźwignię. O, i tutaj, żeby nam weszło tutaj w ten suwak, nie? Który jest tutaj i, o,
cyk, dopychamy. Tak, dopychamy. O, i będziemy teraz łapać po malutku, nie? No. Kluczyk impulsowy tego i kręcimy najpierw ten jeden. O, kopaczki mamy już ładnie wymienione razem z winiami. Fajnie teraz, o, widzicie, to jest iluzja łowy, tak jak ma być. O, elegancko, cyk, cyk. No. No, także będziemy zaraz próbować, zobaczymy jak to wszystko wyszło, czy to szczelne jest, tutaj te o-ringi i tak dalej. Próba zrobimy. No tutaj mam umyte te stare kupaki. O, widzicie, i zobaczcie jakie tu są już zużycia, jakie w otworach są, tych tutaj na tych swożnach, nie, na tych czopkach, jakie już są fasolki. Najmniej zużyty, powiem wam szczerze, to był od obrotu, tu naprawdę, no, ten też troszkę ma takie już, ten to już w ogóle jest dramat, to jest tak wychychłane, tu gniazdy tam, że słuchajcie, jakby to było, wiecie, stworznie, oryginał, wszystko pozakładane, to by to może się nie wytłukło, najgorzej to dźwignie. Dźwignie to są takie, nawet po, to jest w miarę. Najbardziej to dźwignie, ale ta tutaj to jest już taka w miarę jest. To jest ta od obrotu tutaj co była, nie? Ona tak właśnie z tym kołpakiem też tak w miarę, ale też też luz był już, nie? Najbardziej tutaj są te zużyte, zobaczcie co tu się dzieje. Jakie rozkalibrowane to jest wszystko. To latało normalnie. Sakra. Tak samo te, no. Zobaczcie jak podaciągane są. Prawo, w lewo. No, także. A to wszystko jest to, że widzicie, o. Jeden jest tylko ten stworzeń oryginalny, który właśnie był na tym obrocie. Natomiast reszta, to widzicie, tutaj ja, mi ostatnio wypadło, to wstawiłem sobie taką szybkę, żeby tylko skończyć robotę. Tu jakiś był stawiony gwóźdź, czy co to, jakiś też, tu jakiś też, popatrzcie, się zakrzywiony pręt, aby tylko na sztukę było zrobione, nie? Tak go kupiłem i wiecie, i tak jeszcze nim tu parę rzeczy zrobiłem, ale już mnie tak wkurzały te luzy, że mówię, nie, koniec, wziąłem, kupiłem te kołpaki rozdzielaczy, mówię, wymienię to i będę miał z głowy. Także mamy już elegancko zrobione. Cyklop ogólnie w bardzo dobrym stanie, nie jest taki za bardzo zużyty, na wieńcu tam tym środkowym też trzyma się ładnie. To jest ta pierwsza wersja, T214x1, 80 chyba drugi rok, jakoś tak. Do wymiany jest jeszcze pompa tak naprawdę, bo tu jest jeszcze oryginalna pompa. On jest cały w oryginale w sumie, nie? Widzieliście, te takie rzeczy to są, tu nic nie było wymieniane. Ta pompa też jest do wymiany, bo już też słabo daje, ale jeszcze powiem wam, dojadę ten sezon i wezmę go na tapetę pomalutku i wymienimy pompę, olej od razu się zmieni na nowy, wypłuka zbiornik, filtry, także cyklopik będzie jak nowka, pomalujemy go, zrobimy go zgodnie ze sztuką, żeby to miało ręce i nogi. No, no to tyle, chciałem wam pokazać. Dobra, mamy próbę, zobaczymy jak tutaj. Wszystko ok, działa. Łyżka. Łyżka działa. Prostownik działa.
pospinane. Moja orek już do sklopa na sobotę. Sobota akcja będzie. Ogłoszenie. Będzie relacja. Pozdrawiam.